Ja tylko, szanowni Państwo, chciałem wyjaśnić pewną kwestię, bo tutaj padły słowa, że chcemy komuś zmniejszyć. Porównując rok do roku, bo to jest projekt uchwały, więc porównując rok do roku, turystyka była 30 tysięcy, jest proponowana na 30 tysięcy. Kultura była 56. Według projektu uchwały jest zwiększenie o 14 tysięcy. My proponujemy zwiększyć jeszcze o 10, czyli o 24. Spot był 650. Według projektu uchwały 680, czyli zwiększenie o 30. Według propozycji komisji zwiększenie o 20. Więc jeszcze raz podkreślam, nikomu nie zmniejszamy, tylko rok do roku wszystkim zwiększamy. Rok do roku wszystkim się zwiększa oprócz turystyki. To pierwsza sprawa. Druga rzecz, żeby chciałem powiedzieć. Ważne jest to, co tutaj mówił pan przewodniczący Andrzej Krawczyk. Ważna również jest kultura. I musimy też mieć to w pamięci, że naszą tożsamość kształtuje wspólna historia, wspólna kultura. Jeżeli tego nie będziemy uczyć naszych dzieci, naszej młodzieży, no to będzie źle. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jerzy Cybicki. Poproszę bardzo, że trzeba zapytać, bo to powinno na radnego Krawczyka, który pokazał to bardzo obrazowe, pewne zjawisko, które rzeczywiście widać. To znaczy, przychodzą osoby dorosłe, które zmagają, rozpoznają na pożar i ich stać na to, żeby wynająć sobie salę. Po prostu mają kasę. Co mają zrobić stowarzyszenia, które to powiedzmy sobie liczą paru, parunastu aktywnych członków, którzy chcą dla dzieciaków zrobić zajęcia sportowe. Skąd oni mają wziąć pieniądze na wynajęcie tej sali? Właśnie po to są takie programy. Oni powinni zaaplikować, zostać tutaj uwzględnieni i dostać na to pieniądze. I wydaje mi się, że właśnie cały klub chodzi o to, żeby wyraźnie wskazać, że tych pieniędzy na ten sport dzieci i młodzieży jest po prostu więcej. Dzisiaj widać, że z tej proporcji spodziewamy się, że około 170 tysięcy wydanych na takie właśnie projekty, które wyraźnie są zadowane dla dzieciaków i młodzieży w kwalifikacji kwalifikowanego sportu. A pozostała kwota 510 jest na sport kwalifikowany i dorosłych. No, gdzieś te proporcje rzeczywiście nie są zachowane. Mało tego, tworząc ten program, w ogóle nie kreujemy rzeczywistości. Mówimy, dobrze jest, niech będzie dalej tak, jak jest. Wydaje mi się, że jednak warto by było skoncentrować się wyraźnie na tym, żeby tych projektów dla dzieciaków było po prostu znacznie więcej. I żeby sytuacja była taka, że sala jest zajęta, ale nie przez komercyjny wynajem dorosłych, o tym mówimy radny, ale wynajem właśnie tych organizacji, które potrzebują sali, organizacji jakiejś innej dyscypliny sportowej dla dzieci i młodzieży. Stąd tutaj mówimy, że wydaje mi się, że podział tej kwoty w tej części na dwa segmenty jest pełny zasadny. Ja to oczywiście rozumiem wyjaśnienie pani premierowi, bo to rzeczywiście projekty są składane w sposób taki, powiedziałbym, całościowy na całą aktywność organizacji. I tam są dzieciaki, to prawda. Pytanie, ile ich jest? Czy czasami nie, że tak powiem, czy dorośli nie wykorzystują tej swojej przewagi, że jakby w ramach tego projektu korzystają z tego więcej niż mogłyby korzystać. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wójcik Stępień, a teraz pani Leona Lec. Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Mianowicie mamy przed sobą te materiały, które zostały przygotowane. Wydaje mi się bardzo dobrze, co zostało zorganizowane. Widzimy 56 pozycji organizacji pozarządowych. Spójrzmy na listę obecności, które zostały tutaj dołączone. Na 56 organizacji 12, 13, 15 było zainteresowanych przyjść. Czyli te organizacje zakładają tak, że tak sądzę, że bez ich udziału prawda nie byłoby.
ksiądz wydarczy złożył tutaj pan Radzicki. One są jak najbardziej tylko niesłuszne. I pani przewodnicząca na samym początku omawiania tej projektu uchwały poprosiła o opinię właśnie tej komisji merytorycznej. Mi się wydaje, że na tą chwilę to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy takie zmiany zrobili, ale sugeruję, żeby te trzy komisje, jeżeli taka będzie wola, zastanowiły się nad tym wywiastami, co pan Radzicki powiedział, nad tym sugestami, zresztą bardzo słusznymi, co pan przewodniczący powiedział, jeżeli chodzi o wynajem sali, prawda, o dostępność, może trzeba najpierw założyć, że po dniach robimy, że zgłaszają się organizacje pozarządowe dzieci i młodzieży, a od dnia któregoś tam dopiero zostały podmioty, żeby było fory dla naszych dzieci, dla młodzieży. Może to trzeba w takim regulaminie zapisać, ponieważ i wtedy można praktycznie zmobilizować te organizacje. Bo ja odnoszę wrażenie, że po prostu składają wnioski, zjawiają się na tych spotkaniach najbardziej zainteresowane osoby, które wiedzą, że i umieją postępować, i wiedzą, że coś mogą pozyskać i słusznie, no bo po to pracują. A te pozostałe organizacje zakładają, no gmina rozpatrzy, nam da, no i będziemy mieli. Mamy grób, no to pewnie będziemy mieć tyle, ile w zeszłym roku. I tak jakby mała inicjatywa z tych organizacji wychodziła i wydaje mi się, że te trzy komisje, które dopracowały, to tak. Osobiście uważam, że na tą chwilę no to ta dyskusja no, nie ma miejsca już w tej chwili, ale będą miały te komisje, będą lepiej mieli wszystkie wnioski złożone, można się zastanowić, czy jest możliwość podziału dla dzieci i młodzieży, czy jest możliwość zorganizowania wcześniejszych zapisów dla tych organizacji, a dopiero później wynajmowania sali, czy jakiekolwiek inne wnioski. Tak to sugeruję i proponuję po prostu, żebyście już tutaj na ten temat nie mówili, że komisje powinny się tym zająć. Jeżeli ta propozycja moja będzie zaakceptowana, to mam nadzieję, że w przyszłym roku, już nie daleko, komisje merytoryczne tym sprawami się zajmą. I tak proponuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uprzejmie pani do zakresu. Dzień dobry Państwu, Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. No ja powiem tak, to, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina uchwaliła, to jest bardzo dobrze, proszę Państwa, bo na terenie tej gminy jest miejsce dla tych organizacji i wykonywanych przez nie działań i dla szkół. Chciałabym bardzo długo dyskutować o tym, ponieważ bardzo szeroko dyskutowaliśmy to w co najmniej dwóch komisjach, Komisji Promocji Kultury i Sportu i Komisji Statutowej, ale nawiążę do wypowiedzi pani Osada Przewodniczącego Krawczyka. Gdybyśmy tam w bardzo dużym uproszczeniu w ten sposób myśleli, to podam taki przykład. Można powiedzieć, że w szkołach jest 4 godziny WF-u. Moje dwie córki ostatnio zostały przez szkołę wysłane na turniej u nich hokeja do Bolechowic. Przebrały ten turniej, przyjechały rozżalone, jedna z nich, ponieważ jest bardzo ambicjonalna, płakała, była rozżalona. Zapytałam ją, jak długo trenowaliście w szkole tego u nich hokeja? A ona mi odpowiedziała, graliśmy 2 razy. Natomiast ta sama córka trenowała w klubie sportowym Potok, który jak Państwo wiecie jest stowarzyszeniem w Więckowicach. I tam, proszę Państwa, została najpierw wicemistrzynią, a potem mistrzynią Polski w swojej kategorii w walkach wuszu. No myślę, że to nie ma co komentować, bo to świadczy jakby samo za siebie, jakie wyniki osiąga się tu i tu. I w jaki sposób podchodzi się do tematu. Natomiast, proszę Państwa, w tych stowarzyszeniach ludzie, najczęściej rodzice, bardzo dużo pracy wykładają jako wolontariusze. Wszystkie wyjazdy, organizacja wszystkich zawodów poza terenem gminy Zabierzów, to jest nakład pracy, transport i tak dalej, i tak dalej. W większości rodziców, proszę Państwa, ten udział gminy jest naprawdę bardzo niewielki. Natomiast te organizacje się specjalizują. Proszę Państwa, tutaj na komisji mówiliśmy o tym, podawała nam Pani kierownik IPAC z organizacji pozarządowych,
rozwijają się, powstają nowe stowarzyszenia, nowe dyscypliny. Należy te działania wszystkie wspierać. Oczywiście tutaj Państwo też sygnalizowaliście i do tego też się odniosę kwestię prac nad projektem tej uchwały. Dostając ten program tydzień przed sesją, rzeczywiście proszę Państwa, część z nas zawsze pracuje zawodowo, spotykamy się po południu. Przychodzą do nas po południu urzędnicy, którzy też mają prawo być zmęczeni, bo od 8 pracują i siedzą do 20 z nami. Żeby przepracować ten program, to on nie był na któryś moment dobry, ale chyba teraz czujemy, że on się zdezaktualizował nieco lub też praktyka, jaka wytworzyła się, no, powoduje to, że trzeba dokonać w nim zmian. Myślę, że te głosy, które ja przynajmniej wysłuchałam tutaj, świadczą o tym, że wszyscy Państwo macie takie wypowiadające się, macie takie odczucie. I taki wniosek na komisji statutowej złożyłam, żeby pani wójt na 2018 roku przygotowała ten projekt, na 18 nieco wcześniej i przekazała go do prac komisji, załóżmy we wrześniu czy październiku, z tym założeniem, że na przykład uchwalamy go w listopadzie. Wówczas wszystkie komisje i urzędnicy też, bo przecież Państwo z nami współpracujecie w tym zakresie, my często potrzebujemy Państwa fachowej wiedzy, żeby móc te nasze uwagi, wnioski ubrać w fachowy, prawniczy język uchwały. Państwo nam w tym pomagacie, żeby wszyscy mieli czas, żeby też nie odbywał na kolanie, ponieważ byli członkowie komisji, którzy proponowali wprowadzenie już zmian, ale byli też tacy, którzy mówili, słuchajcie, w pośpiechu zrobimy błędy, dajmy sobie czas. Myślę, proszę Państwa, że zjawisko, pomysł gminy, forma jest dobra, natomiast trzeba dopracować te szczegóły i te mankamenty, które żeście panowie radni przede mną wymienili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Katarzyna Zielińska, proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, państwo, ja się odnoszę tutaj do wypowiedzi przedmówcy pana Wojciecha Stefka, który życzył moją uwagę na jedną rzecz. Lista obecności na forum organizacji pożarowych czytamy KS, Wiktora Zdrowicy, Zdrowicy Łucina Szczęsus, Kamil Kukacka, Kilka Zabierzów, pan Tomasz Jakowski, jak wszyscy wiemy, są to pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów. Jak widzimy, zaproszenia było, no, spotkanie było o godzinie 10, prawda, czy tam 9 w Urzędzie Gminy. Było pytanie, czy ci panowie w tym dniu będą takie prace, czy wnioski urlopowe są, już tak powiem, zarejestrowane w Urzędzie Gminy Zabierzów. Pan tutaj, panie naczelniku, się śmieje, natomiast uważam, że jakby od dzisiejszego tego, że nie było dla mnie członka organizatorzy tutaj na spotkaniu, bo się stresuje, okej, natomiast to może tak, może po prostu miał czas, kiedy też pracują. Natomiast w rozwoju pracowników Urzędu Gminy jest pisane na listę, więc moje pytanie jest takie, czy ty jako, że tak powiem, reprezentujący dużo gminy, natomiast są to pisane jako członkowie reprezentujący dane stowarzyszenia, tak? Więc no, chciałabym powiedzieć, tak, no, w odniesieniu się do tego, że pozostałe stowarzyszenia to jakby nie interesuje i tak powiem, mu się to należy, bo to nie jest dobre stwierdzenie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja miałam tego nie mówić, ale zapytam to teraz. Czy zaproszenie na spotkanie było wysyłane tylko i wyłącznie drogą mailową, czy było również wysyłane drogą pisemną? Bo do mnie takie trafiły wnioski, że ktoś skomentował, że on nie ma czasu na odbieranie maili, ponieważ pracuje po prostu sportowo i działa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to też ma związek jakby z tą godziną. No, drodzy Państwo, no, jesteśmy ludźmi i ci, którzy działają także w sporcie, są ludźmi aktywnymi zawodowo. I dla nich taka pora o 10 w ciągu dnia to jest niemożliwością, żeby przybyć, żeby brać w tym udział. I proszę też powiedzieć, z jakich
wysyłane, wówczas oni wysyłają swoich zastępców czy kogoś z zarządu. No ja to tak widzę, bo też bardzo mnie to zabolało, że tutaj się po prostu, no bo tak jest obraz tych, którzy podpisują się na liście obecności, że może budzić to takie refleksje, że ludzie są niezainteresowani udziałem. Tymczasem ja wiem z drugiej strony, że ludzie są bardzo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach i w działalności na takich polach. Proszę uprzejmie pani Małgosiu, może odnieść się do tej mojej wypowiedzi. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o formę współpracy, czy komunikacji z organizacjami pozarządowymi, współpracujemy od lat. I przy tej ilości organizacji pozarządowych jest nasza umowa co do tego, że każda z organizacji, żeby podjąć współpracę z samorządem, składa przede wszystkim, wpisuje się do tzw. bazy aktywności lokalnej. I mówimy przede wszystkim o korespondencji, wymianie informacji elektronicznej, którą każdy deklaruje, podaje adres mailowy organizacji, wskazując również osobę do kontaktu. Jest to pisane w umowie, jest to przede wszystkim wskazane w owej ankiecie, o której mówię. I dla nas jest to jakby podstawowy punkt odniesienia. Z okresu na okres, kiedy jesteśmy i ustawą, ale uchwałą, ale i zobligowani do prowadzenia konsultacji wszelkich projektów, dokumentów, które dotyczą organizacji pozarządowych, no stosujemy zasady wynikające z owych poszukiwanych dokumentów i zwykle wystarczyła przekazywana informacja elektroniczna do tego, żeby zapewnić jakąś reprezentację na forach. Konsultacje w zasadzie były prowadzone w latach ubiegłych wyłącznie drogą elektroniczną i to się sprawdzało, nie było żadnych uwag. W roku bieżącym na wniosek organizacji pozarządowych zostały zwołane dodatkowe dwa fora. Także inicjatywa wyszła ze strony organizacji pozarządowych, więc jest grupa przedstawicieli organizacji bardzo zainteresowanych współpracą i chcę powiedzieć, że oni uczestniczyli rzeczywiście w spotkaniu. Odpowiadając wprost na pytanie pani przewodniczącej, w jakiej formie, w którą kierowane było zaproszenie na obywatela, na pewno było kierowane drogą elektroniczną, nie wysyłaliśmy zaproszeń drogą tradycyjną. Rozważamy na przyszłość, natomiast no, na coś innego byśmy mówili, nie jesteśmy innymi z organizacjami pozarządowymi. Zresztą właściwie jest to głos również organizacji pozarządowych zapisany w protokołach z owych forów, które Państwo macie do wglądu. Organizacje same w jakiejś mierze podnoszą fakt, że jest grupa aktywnych organizacji zainteresowanych współpracą, jakby zainteresowanych współpracą i tematem w ciągu całego roku, a nie tylko właściwie najważniejszym forum, które jest organizowane zwykle raz do roku, podczas którego prezentowane są właśnie kwoty planowanych dotacji i wybieranie przedstawicieli organizacji pozarządowych. To jest forum, na którym no, zwykle do tej pory ta reprezentacja była znakomita. W roku 2016, bo w styczniu oraz po świętach, myślę, że sporo też niskiej temperatury mieliśmy tutaj blisko 10 osób na sali, ale wówczas był wniosek, zorganizujmy dodatkowe forum. Więc odbyły się oprócz styczniowego forum zwyczajowego jeszcze dwa dodatkowe. Czyli w procesie konsultacji mieliśmy dodatkowe formy, oprócz informacji opublikowanych na stronach internetowych, przekazane drogą elektroniczną wielokrotnie, konsultacje, które trwały ponad dwa miesiące, czyli na przykład są dodatkowe, Państwo na szczęście w sierpniu rozpoczęte, zakończone w październiku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko wnioskowałam o to, żeby równolegle, może nie już nie jakby nie poprzestawać tylko na informacji czy zaproszeniu elektronicznym, ale żeby równolegle też była taka możliwość, że poinformowania pisemnego czy zaproszenia pisemnego. Proszę uprzejmie, zgłasza się pan Tomasz Siarkowski, potem pani Katarzyna Siedlicka. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym
Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie pani Katarzyna Sielińska. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Panie Tomaszu, ja po pierwsze chciałam się zapytać, jak przygotowało spotkanie tego, które miało miejsce 26 sierpnia, w piątek, i tutaj rozpoczęło się o godzinie 9:30. Z całej czasu nie pamiętam. Dobrze, ja może ja taki wniosek, ja bardzo proszę o informację, do jakiej godziny trwało to spotkanie i bardzo bym prosiła o dokumenty za to, że Pan Pomerzec, czyli Pan Francuz, w tym dniu ułożyli wnioski umowowe i pewnie obecnej pracy, dlatego że tutaj przedstawicielem, który reprezentował Urząd Miejski w Zabierzu, jest była Pani Kierownicząca, która jest podpisana również na tej listy obecności. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie, jak to trwało forum, no tak bardzo precyzyjnie jest napisane, że jeśli zostało dopisane do protokołu, że do 2 godzin. Nie więcej, nie dużo. Dziękuję. Pani Dorota. Szanowni Państwo, jeszcze tylko taki drobiazg, ponieważ te organizacje pozarządowe, które wzięły udział w konsultacjach i które złożyły mnóstwo takich drobiazgowych uwag, one po części były uwagami technicznymi, nie dotyczącymi programu, ale Szanowni Państwo złożyli też takie uwagi, które są drobne, ale dotyczyły programu. Ja podam jedną z nich, mianowicie która z tych organizacji, już nie pamiętam w tej chwili, która poprosiła o to, żeby w punkcie, który mówił o tym, że gmina promuje te organizacje w mediach, dodano taki zapis, że promuje je również poprzez na przykład udział w Radzie Gminy, ale to jest mniej istotne, ponieważ sama uważam, że pomijałabym wątpliwość, czy to dobry pomysł, ale poprzez organizowanie wystaw w Centrum Kultury. Tej uwagi Pani Wójt nie uwzględniła, natomiast przecież to drobiazgi, proszę Państwa, robimy wernisaże, robimy wystawy. Mnie się ten pomysł spodobał. No, pokazywalibyśmy również, promowalibyśmy własne osiągnięcia, własnych mieszkańców, własnych dzieci. Natomiast ta uwaga drobna nie została uwzględniona, więc prośba też taka do nas wszystkich, bo jeśli te organizacje proszą o takie drobne sprawy i nie są wysłuchiwane, no to nie oczekujmy też, że one następnym razem będą się wysilały, żeby to czytać, skoro no, my jakby nie reagujemy na te takie artykułowane potrzeby. To tylko taka prośba, proszę Państwa. I wtedy będziemy się traktować jak partnerzy. Dziękuję. Dziękuję. I Pani Kierownik, Pani Małgorzata Tomczyk. Jeśli mogę odpowiedzieć na uwagę, zresztą w komentarzu do uwag, które są zostawione w podsumowaniu protokołu z konsultacji. Rzeczywiście uwaga ta nie została uwzględniona, ale jest taka informacja, że w naszej ocenie ta prośba mieści się w ogólnie zapisach programu, bo można ten tytuł odki znaleźć w programie współpracy, nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu taka współpraca jest faktem i to się odbywa, natomiast widzieliśmy potrzeby, żeby tak szczegółowy zapis, nazwijmy to w ten sposób, znalazł się jeszcze w programie. Po prostu. I taka była rekomendacja naszego wydziału z powyższym. Takie oni rozpatrzenie tego wniosku przez Panią Wójtę. Proszę uprzejmie Pani Dorotę. Naprawdę jedno pytanie. A proszę mi powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy dopisali do tego punktu, który już wcześniej wymieniłam, o promocji w mediach, również i promocję w samorządowym centrum, czy poprzez na przykład wystawę osiągnięć. No cóż by się stało, proszę Pani. A ta organizacja czułaby, że została wysłuchana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Tomczyk. No uznaliśmy po prostu, że jest to zapis bardzo, bardzo szczegółowy i tak naprawdę nic nie wnosi do zapisów, które już istnieją. Natomiast oczywiście w przyszłości możemy się również aktywnie powiedzieć. Natomiast no, wydawał się ten zapis bardzo szczegółowy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś na przykład chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, więc to jest za przewodniczący, jeśli chodzi. Przystępując do tej dyskusji, chciałam stwierdzenie, że gmina przeznaczy 25% środków na dzieci i młodzież. Jest to nieprawda. Tylko podsumowując sobie parę kwot, to procesy
Na tyle obszerny, żeby uwzględniał interesy Rosji i dzieciaków.
grup. I bardzo proszę dobrze odczytać moją pierwszą wypowiedź. To nie chodzi o podział na 25% 20%. Zdaję sprawę, że tych środków na dzieci możecie znacznie więcej, a dzisiaj nie potrafię powiedzieć. Tak naprawdę nie jest. Dziękuję. Panie Przewodnicząca, Panie Wójcie, no padło tu wiele takich uwag i propozycji, jak to rozdzielać. Mi się wydaje, że tak. Przecież pierwsza sprawa, że kwotę, którą przeznaczam, jest naprawdę no pokaźna. Jeszcze niedawno pamiętam, jak to było 200 tysięcy i to uważali za dużą kwotę, teraz to jest ponad milion, i to było ponad milion. I tak myślę, że jakkolwiek byśmy to nie dzielili, zawsze to będą jakieś uwagi. Nie ma idealnego, sprawiedliwego podziału, czy młodzieży, czy starszym. Zawsze są problemy. Uważam, że dobrze jest to, że nad tym czuwają fachowcy. Tam mówią wnioski i dla mnie najważniejsze jest to, czy jest wniosek dobry, czy on ma jakiś program, który spełnia cele określone w tych programach i czy one są tam zastosowane. I to jest dla mnie ważne. Bo oczywiście można tam preferować młodzież, ale też to muszą być dobre wnioski. Nie wyobrażam sobie, żeby radni na komisjach wszystkie te wnioski czytali i oceniali, bo to byłoby naprawdę już do zwariowania. Jak widzę na prostą rzecz, którą mówię tutaj do porozumienia, to tutaj byłby wielki bałagan i wielki kłopot dla służby fachowej, która obsługuje przez te projekty. Wiem, że bardzo trudno jest zdobyć do tych projektów, bo też mam z tym do czynienia i panie skrupulacje sprawdzają, co jest, jak to ma wyglądać, jakie te pieniądze przeznaczyć. Więc tutaj te wszystkie zakusy, żeby sterować tu przez Radę, oczywiście i jest to kontrolowane po i jakieś uwagi zawsze można przyjąć, ale nie ma prostu, żeby Rada ustawiała procentowo na ile sztywną, wiekowo mieszkańcom tutaj jak to rozdziela. Więc zostawmy to fachowcom i tym, jak projekty są przedstawiane. Uważam, że zresztą to zawsze na komisjach rewizyjnych sprawdzamy, że te projekty są wnikliwe, dokładnie sprawdzane i w miarę sprawiedliwe. No nie da się to idealnie, bo zawsze, jeżeli będziemy oceniać, będziemy to oceniać radnych subiektywnie. Każdy będzie miał swoją stronę i będzie uważał, że tam jest sprawiedliwe. Więc tu jest taka prośba, żeby w tym za bardzo nie próbować się znowu komplikować sprawy przez jakieś swoje jakieś ustawienia procentowe. Ważne jest, żeby to ten program był dobry i dobrze wykorzystany, a pani kierownik ma ten temat wieloletnie doświadczenie i wiedzę chyba najlepszą. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, już nie ma i widzę, mi się nie zgłasza. Wobec tego kolejności postępowania nasze będzie takie, że mamy do przegłosowania wniosek Komisji Statusu Regulaminowej. Tam dotyczył on przez tych dodatkowych kwot podziału na poszczególne działalności. Później mamy do przegłosowania autopoprawkę. Zaproszę panią kierownik, żeby nam zreferowała. I tym samym będziemy podejmować uchwałę w całości. Proszę jeszcze raz pana przewodniczącego Komisji Statutu Regulaminowej Edmonda Dąbrowej o przedłożenie czy wystawienie wniosku Komisji Statutu Regulaminowej w celu przegłosowania tego wniosku, a potem przejdziemy do autopoprawki. Proszę bardzo. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak Komisja Statutowa Regulaminowa głosowała nad tym punktem, czy w ten sposób. Jak głosowała nad tym wnioskiem Komisja głosowała następująco. 1 za, 0 przeciw, 5 się wstrzymało. Tak głosowała Komisja. Następująco głosowała. I teraz zapytać, może prawie nam powie, jaki wynik jest głosowania, bo 1 do 2, 5 się wstrzymało, to jak to wygląda? Proszę nam powiedzieć, czy to jest... Nie musimy pytać prawnika, bo ja sam wiem.
zasady trzeba znać. Proszę uprzejmie o przedstawienie wniosku. Wniosek jest następujący. O zwiększenie środków finansowych na obszar kultury o 10 tysięcy. Taki jest mój wniosek. Szanowni Państwo, proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie Państwa radnego o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za wnioskiem przedstawionym przez Komisję Statutową Regulaminu o zwiększenie na kulturę o 10%, proszę o przyciśnięcie. 10 tysięcy, przepraszam, proszę o przyciśnięcie przycisku plusu i podniesienie ręki do góry, jeśli przeciwnego zdania minus, kto się wstrzymał od głosu X. Dziękuję uprzejmie. Wniosek nie został podjęty. Ponieważ 9 radnych głosowało przeciw, 8 radnych było za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Proszę uprzejmie o przedstawienie teraz autopoprawki. Pani kierownik, tak? Autopoprawka była wypracowana na komisji. Szanowni Państwo, autopoprawka treścią poprawki macie Państwo przed sobą. Zabrakło w części 6 i 9 odwołania do ustępów. Proszę odczytać z tej autopoprawki. Wniosujemy o zmianę projektu uchwały poprzez przełącznik do projektu uchwały przepis część 7 wysokości środków przeznaczonych na realizację programu. Ustęp 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Na zadanie wskazane w punkcie 6 ustęp 1 punkt 1, 2, 7, 8 łącznie nie mniej niż 680 tysięcy złotych. Ustęp 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie. Na zadanie wskazane w punkcie 6 ustęp 1 punkt 3, 8 łącznie nie mniej niż 30 tysięcy złotych. Ustęp 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie. Na zadanie wskazane w punkcie 6 ustęp 1 punkt 4 nie mniej niż 672,444 złotych. Ustęp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie. Na zadanie wskazane w punkcie 6 ustęp 1 punkt 5, 6, 8 łącznie nie mniej niż 70 tysięcy złotych. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Środki wskazane w mniejszym tytułem. Ustęp 1 punkt 3 są sumą środków przeznaczonych na realizację zadań dzięki pomocy społecznej. W załączniku do projektu uchwały przepis część 9 sposób realizacji. Ustęp 3 punkt 6 otrzymuje brzmienie. Zadanie zadań wskazane w punkcie 6 ustęp 1 punkt 4 kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierzowie działający z upoważnieniem do tego w Zawierzu. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, czy Państwo macie pytania do autopoprawki? Nie widzę, zatem przegłosujmy autopoprawkę. Kto z Państwa jest, proszę uprzejmie przycisnąć przyciski obecności. Jeśli Państwo jesteście za przyjęciem autopoprawki, proszę przycisnąć podniesienie do góry przycisk X plus, jeśli jesteście przeciwnego zdania, przycisk minus, dla wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta 18 głosami za, przyjętym wstrzymującym się od głosu. Jeden nie głosował. Właśnie, czy pan Kazimierzowi Bartlanowi się zepsuł, czy... Kasiu, czy się nie zepsuł ten urządzenie? Nie mogę powiedzieć tam o górę. Dziękuję bardzo. A zatem poprawka przyjęta została głosami 19 radnych za, przyjętym wstrzymującym się od głosu. Czytam zatem, czytam.
przyjęcia. Przystąpimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć do przycisk plus i podniesienie do góry. Jeśli przeciwnego zdania przycisk minus, wstrzymujący się od głosu przycisk X. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli tak, uchwała została podjęta. Zagłosował 16 radnych. 3 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciwny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad, a jest nim punkt 6, a to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 nr 13 przez 131 przez 15 Rady Gminy Zawierzchów z 18 grudnia 2015 roku. Projekt był opiniowany przez komisje merytoryczne, a to komisję budżetową oraz komisję komunalną. Proszę uprzejmie pan przewodniczący Pan Wojciech Stępień. Dziękuję. Pan Stanisław Dziękuję. Czy Państwo macie uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Zatem głosujemy. Szanowni Państwo, czytam projekt uchwały wcześniej. Uchwała Rady Gminy Zawierzchów w sprawie uchwały zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 nr 13 przez 131 przez 15 Rady Gminy Zawierzchów z 18 grudnia 2015 roku. Na podstawie przykładu przepisów Rady Gminy Zawierzchów uchwała co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zawierzchów na rok 2016 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawierzchów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Zawierzchów. Paragraf 4. Uchwała będzie przyczynie podjęcie wybranego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę uprzejmie Państwa radnych o przyciśnięcie do przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk plus i podniesienie do góry. Jeśli przeciwnego zdania przycisk minus, zatrzymujący się od głosu przycisk X. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosowało 20 radnych obecnych na sali. W punkcie 7 jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 15 Rady Gminy Zawierzchów z 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawierzchów na lata 2016-2024. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Merytoryczną, a to Komisję Budżetową, Komisję Komunalną i Komisję Promocji. Proszę uprzejmie Państwa Przewodniczący po wyrażeniu opinii Komisji. Zaczyna Pan Wojciech Stępień. Dziękuję. Pan Stanisław Dawid, Przewodniczący Komisji Komunalnej. Pan Przewodniczący Jerzy Kowalik. Komisja jest za przyjęciem. Dziękuję. Czy Państwo macie uwagi do projektu tej uchwały? Pani Katarzyna Sielińska, proszę bardzo. Szanowna Pani Szanowni Państwo, ja z Komisją przyjęcie z uwagę
2022 i też stąd mój wniosek, dlatego że koszt realizacji przebudowy ulicy Akacjowej był, tak powiem, blisko miliona złotych, co zakłada zapewnienie tej inwestycji w roku 2017. Jak dobrze wiemy, kwota, której mówią głośno, wykonania tej inwestycji opiera na około 3,5 miliona złotych, wiem, że robi Kamaniaka, więc biorąc pod uwagę to, że w WPF-ie, którym dostaliśmy w projekcie WPF 2017-2022, tej inwestycji nie ma i dlatego też jakby wnoszę, żeby ona też była gdzieś tam uwzględniona, tak? Mając tą kwotę w tym roku, w tym WPF-ie, mamy pewność, że ona będzie po prostu miała, jeżeli nie będzie zrealizowane zadanie w 2017 i 2018. Dziękuję. Proszę uprzejmie, panie Piotrze, jak pan odbić ten wniosek? Szanowni Państwo, to jest wniosek. Pani Radna zauważyła, że tak powiem, do projektu uchwały w sprawie WPF na 2017. Do tego. Możliwe, trzeba się to, bo Was Państwo prawdopodobnie wniosku przegłosować i umieścić w pozwolę na to następne, tylko nie wiem, czy jest znana realna kwota na to wyzwanie. Proszę uprzejmie, czy jest znana.
Szala, ulica Kamienna. Takie zadania, o których się mówi, wiemy, że są wieloletnie, prawda? I tego nie ma. Więc ja mam konkretne jedno pytanie. Jakie były kryteria wpisania zadań do WP? Konkretne pytanie. Jakie były kryteria wpisania zadań do WP? Dziękuję. Teraz, aby podpisać to, co mamy,
miarę również w komisji 2017 zwykła forma agonicznej koordynacji w tym momencie momentu i zasadca również tego do stycznia i tu pojawiły się problemy prawne. Tyle i tylko tyle. Ważność zadania nie ma nic do rzeczy. Dziękuję bardzo. I kolejnym zgłaszającym się był pan Jerzy Cywicki. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Chciałbym się do zadania jeden przygotować, czyli przewodniczącego Rady Bardzo. Informacje, które zostały przed przedstawione. Znany nam jest bywały prostorzeństwo tego zadania. Natomiast chciałbym usłyszeć, jaka jest perspektywa realizacji przebudowy drugiej akcji, jeśli rozpoczęcie rozpocznie w 2017. To znaczy, czy jest potrzeba tak naprawdę wprowadzania tego zadania do no bo może być realizowane, że tak powiem, jednym roku, jeśli to będzie rok 2017, to mnie to rzeczywiście jest w stanie przekonać. Jeśli to zadanie będzie rozciągnięte, to proszę określić obecny termin czasu nie realizacji tego zadania, począwszy od roku 2017. Jeśli zostanie przegłosowany, to
przypadku, przy tym modelu, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej kwoty w budżecie na ten rok i w budżecie na rok 18. Jeżeli przyjmujemy model wykonania pewnych elementów, które obecnie, które nie będą skutkowały ograniczeniem przejezdności drogi, czyli przekładki sieci, budowa długookołowych stara, które jest tej drogi i przebudowa obioty, to są rzeczy, które moglibyśmy zakończyć w 17, bez wiązania z etatami, które będą nadawały w 18. Ale tak jak zacząłem na sobie, pytanie, czy da się wszystkie rzeczy rozdzielić, wymaga analizy technicznej. Na razie to nie jesteśmy jeszcze w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak to się rozdzielić, a także jakie byłyby koszty poszczególnych etatów, oszacowane czy określone na podstawie już posiadanych kosztów całkowitych procesu inwestycyjnego. Dziękuję bardzo. Pani jeszcze Cybicka, a pani Kalika także na szanowni. Już kończę dwa o tym. Ja rozumiem, że można nakłady finansowe i branże budowy ulicy Akacjowej, które są prowadzone w UB, są nierealne, należy poradzić. To jest pierwsza rzecz. Rozbicie tego na poszczególne lata realizacji tej inwestycji jest rzeczą jak uzasadnione. Uważam, że mają przynajmniej uwzględnić wydatki w roku 2017, tylko w roku 2018. Bo to wynika z wypowiedzi pani Dziurki, która na rok 2017 w projekcie uwzględniła kwotę miliona złotych. To zadanie, co rozumiem, rozpoczyna jak gdyby finansowanie tego. Natomiast wydaje mi się, że no, można się spodziewać, że też tak
znam. Natomiast wskażę tylko jeden przepis ustawy o zamówieniach publicznych, który mówi, że zamawiający ma obowiązek wyszacować z należytą starannością wartość zamówienia. Rozumiem, że kosztorys inwestorski to jest właśnie ten dokument, który mówi, że wyszacowaliśmy z należytą starannością. Oczywiście, że ceny przetargowe mogą się okazać niższe, ale mogą też okazać się wyższe, bo tak się przecież w istocie w praktyce dzieje. Szanowni Państwo, rozmawiamy o WPF-ie 2.16. Pan Radny Dąbrowa w prostych słowach zapytał, dlaczego jedne zadania są wpisywane do WPF-u, inne nie. I prosił też, żeby prosto, jasno Państwu radnym, którzy na zawiłościach tego tematu się nie znają, wyjaśniono te przesłanki. Nie wiem, czy wyjaśniono prosto, każdy z Państwa uzna, czy zrozumiał. Ja powiem tak i na to chciałabym Państwu zwrócić, Państwu radnym i Pani Wójt oczywiście, szczególną uwagę. Szanowni Państwo, inwestycja rozpoczyna się z chwilą jej zaprojektowania. Pierwszym kosztem, który ponosimy i na który zdecydujemy się, jest projekt techniczny. Oczywiście, jak tu Pan Wójt mówił, w chwili projektowania nieznane są rozwiązania techniczne, więc trudno jest wówczas oszacować wartość tej inwestycji. Ale na tej samej sesji, kiedy dostaliśmy takie wyjaśnienie, Pan Konrad Maniak zapytany przeze mnie, no właściwie odpowiadając za wójta, ale zapytany przeze mnie, jak w takim razie wyszacowano ścieżkę rowerową w ciągu ulicy Krakowskiej w Karniowicach, odpowiedział wskaźnikowo. Czyli jest to możliwe. Odpowiedziano nam, Pan Wójt mówił, nie jest odróżnienie stosów, Panie Radny, niczego takiego nie będziemy robić. A potem Pan Konrad Maniak powiedział, właśnie to zrobiliśmy. Szanowni Państwo, uczulam, zwracam na to uwagę i postaram się w prostych słowach. Wpisanie, ja zrozumiałam wniosek Pani Katarzyny Zielińskiej i bardzo proszę, żeby Pani mnie poprawiła w taki sposób. Szanowni Państwo, sygnalizuję Wam, że na tą inwestycję milion jest za mało i Wy o tym wiecie. Ja proszę, żeby tak sporządzić dokumenty, żeby ta inwestycja miała szansę zostać zrealizowana. Tak rozumiem wniosek Pani Zielińskiej. Pani Zielińska nie musi znać przepisów ustawy o finansach publicznych. Ona reprezentuje społeczeństwo, natomiast ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym zapewnił Radzie Gminy obsługę poprzez Urząd Gminy. Proszę Państwa, dla nas partnerem w rozmowach jest wójt, ale urzędnicy obsługują obydwa organy. Zarówno wójta gminy, jak i radę. To jest nasze ustawowe prawo. Państwo macie prawo wymagać od urzędników, żeby oni w język prawa ubierali to, co ta rada tutaj postanowi. Teraz proszę Państwa do rzeczy, bo znowu mówię za długo. Ustawa o finansach publicznych. To, co próbował sugerować tutaj Pan Radny Dąbrowa, słusznie zresztą. Proszę Państwa, Pan Skarbnik, teraz proszę, żeby Pan mnie poprawił lub nie, bo rozumiem, że Pani Katarzyna Zielińska potwierdza, że taka była jej intencja. Panie Skarbniku, oczywiście powiedział Pan Państwu Radnym, kiedy te zadania umieszcza się w WPF-ie. Powiedział Pan też, jak praktycznie gmina to robi, z jakich powodów. A ja chcę Państwu powiedzieć, co jeszcze mówi ustawa o finansach publicznych i to jest dla... Dziękuję uprzejmie. Wniosek...
Dziękuję uprzejmie. Wniosek został poparty. 10 osób głosowało za, 9 przeciw, 1 przy 1 wstrzymującym się. Drodzy Państwo, i teraz proszę uprzejmie o promocję poprawki. Państwo, te poprawki, którą Państwo złożyliśmy, dotyczy zmiany kwot załączników na 1 milion środków finansowych, są zarejestrowane kwoty. Otóż po pierwsze poprawki dotyczą ogólnie kwoty do roku 2016. Od dnia złożenia projektu Gminy Rady do dzisiejszego wprowadzono tutaj kwotę zarządzeniami gminy oraz, szanowni Państwo, poprawka dotyczy również limitów zobowiązań na lata, na rok 2017. Tutaj przyznajmy się, że nie zgodowaliśmy prawidłowo zgodnie z załącznikiem numer 2 i chodzi o to, aby była zgodność kwot limitów na lata 2017, czyli to są kolumny 11.3, 11.3.1, 11.3.2. Kwoty, które Państwo macie teraz w materiałach prawną, zgodne są z limitami załącznika numer 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przegłosujmy za. Czy ktoś ma pytania do poprawki? Czy ktoś z Państwa nie widzę? Zatem proszę głosujemy. Proszę na poprawkę, na przyjęcie. Proszę uprzejmie o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za przyjęciem autopoprawki, proszę o przyciśnięcie przycisku plus, podniesienie ręki do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, dla wstrzymujących się od głosu przycisk X. Było 10 na 9. Przy jednym wstrzymującym się. Uchwała Rady Gminy Zawierzchnia w sprawie zmiany uchwały nr
Numer 1,3,1,1. Dotacje celowe do NGO w zakresie kultury, realizacja zadań publicznych w zakresie kultury przez NGO. Numer 3, 1,3,1,2. Dotacje celowe do NGO w zakresie sportu, realizacja zadań publicznych w zakresie sportu dla NGO. 4, numer 1,3,1,3. Dotacje celowe dla NGO w zakresie turystyki, realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki przez NGO. 5, numer 1,3,2,16. Wykonanie projektów budowlanych, przebudowy linii energetycznej ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ulicą Śląską do stacji transformatorowej numer 4781 w Zabierzowie, przebudowy linii na powierzchni SN na zasilanie kablowe w Balicach. Numer działki 216/8 Poprawa infrastruktury elektrycznej gminy. 6. Numer 1,3,2,17 Wykonanie projektu zagospodarowania działki numer 411/13 w Zabierzowie. W zakresie projektu przebudowy zmiany lokalizacji stacji transformatorowej numer 4781 Poprawa infrastruktury elektrycznej gminy. 3. Objaśnienia kwot przyjętych w WPE nie ulegają zmianie i są zgodne z treścią objaśnień dołożonych do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zabierzu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie Państwa radnych o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku plus i podniesienie ręki do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, na wstrzymujących się od głosu przycisk X. Proszę odpowiedzieć.
Pani Przewodnicząca, na chwilę przybliżną sprawę. Oczywiście zapoznaliśmy się z treścią tego artykułu, rozmawialiśmy z prawnikiem, prawnik przedstawił nam wszystkie te prawnicze zawiłości, czym ewentualnie tam opatruje pan skarżący przekroczenie jakichś tam norm i prawa. Nie zapraszaliśmy dlatego, że po prostu uznaliśmy za niepotrzebne i wyjaśnienia pana skarbnika i ten artykuł, który był dość wyraźnie określony, uważaliśmy za wystarczające. Komisja jednogłośnie uznała, że jest to niepotrzebne i uznaliśmy to za zasadę. Nie ma takiej, mieliśmy takiej potrzeby. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Zabierz w sprawie rozpatrzenia skargi z 23 sierpnia 2016 roku na naruszenie praworządności i nienależyte wykonywanie zadań przez wójta gminy Zabierz w sprawach podatkowych. I tutaj wymienione są trzy sprawy podatkowe. Może nie będę czytać. Na podstawie przywołanych przepisów na skutek skargi z dnia 23 sierpnia 2016 roku na naruszenie praworządności i nienależyte wykonywanie zadań przez wójta gminy Zabierz w sprawach podatkowych Rada Gminy Zabierz uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Skargę na wójta Zabierz na naruszenie praworządności i nienależyte wykonywanie zadań przez wójta gminy Zabierz w sprawach podatkowych WFK 3123-1179-2016-NN, WFK-RP-3123-1180-2016-NN WFK uznaje się za bezzasadną, albowiem wójt gminy Zabierz nie naruszył w tym zakresie przepisów prawa stanowiących podstawę skargi w trybie przepisów działu 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 2. Punkt 1. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Zabierz do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zabierz. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie Państwa radnych o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk plus i podnieść rękę do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, dla wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 11 radnych. Wstrzymało się 9 radnych. W punkcie 9 mamy podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z 6 lipca 2016 roku przez kierownika Gminnego Pomocy prowadzonych postępowania przez kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. I rewizyjną. Proszę przewodniczący Komisji o wydarzeniu opinii Komisji Przedmiotowej uchwale. Komisja zapoznała się ze skargą. Uważamy, że ta spotka jest niezmiernie w tej sprawie. Wniosek składaliśmy do tego Wydziału Prawnego oraz do Komisji wyjaśnień szczegółów. Nie głosowaliśmy. Pana Wiesława. Komisja rewizyjna jednogłośnie uznała tą skargę za bezzasadną, bo z drugim tematem chociaż prawa był bardzo skomplikowany, więc w zasadzie trudno było czytać tę skargę, co chodziło, ale po oddaniu pana skarżącego do wyjaśnienia pewnych spraw
6 lipca 2016 roku przed wdrożeniem prawidłowości prowadzonym postępowania przez kierownika jednostki środka pomocy społecznej w Zawiszowie Rada Gminy Zawiszów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Skarga na kierownika gminnego środka pomocy społecznej w Zawiszowie przed wdrożeniem prawidłowości prowadzonym postępowania przez kierownika jednostki gminnego środka pomocy społecznej w Zawiszowie, które to naruszenia miały polegać na łamaniu prawa i podejmowaniu decyzji sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, które w konsekwencji doprowadziły do utraty przez każdego pojazdu, uznaje się za bezzasadną, albowiem ani kierownik gminnego środka pomocy społecznej w Zawiszowie, jak również żaden z pracowników tego środka nie naruszył w tym zakresie przepisów prawa stanowiących ustawę skargi w trybie przepisów działu 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Paragraf 2. 1. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznie mniejszej uchwały. 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Zawiszów do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawiszów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Proszę uprzejmie Państwa Radę do przyciśnięcia przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk przeciw, podnieść rękę do góry. Jeśli jesteście przeciwnego zdania, minus zatrzymujący się od głosu przycisk X. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosowało 19 razy obecnych na sali. Punkt 10 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zawiszów a Gminą Czerwików w sprawie powierzenia Gminy Zawiszów przez Gminę Czerwików w realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt tej uchwały był opiniowany przez dwie komisje merytoryczne, a to Komisja Edukacji. Proszę uprzejmie panu przewodniczącego, pana przewodniczącego Tadeusza Jurczyka. Komisja pozytywnie opiniuje tę uchwałę. I pana Edmunda Dorutowę, przewodniczącego Komisji Statutowej. Komisji w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Zawiszów a Gminą Czerwików jest pozytywna. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo macie uwagi do projektu tej uchwały? Nie przeczytam. Uchwała Rady Gminy Zawiszów w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Zawiszów a Gminą Czerwików w sprawie powierzenia Gminy Zawiszów przez Gminę Czerwików realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy Zawiszów uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Gmina Zawiszów postanawia wykonać zadanie publiczne w procesie współdziałania z Gminą Czerwików, które polegać będzie na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ale ktoś ma uwagi do tego, co czytam? Jak was Państwa mnie interesuje, to gmina komisji. Punkt 2. Zgodnie z ustępem 1 postanowia się zawrzeć porozumienie między gminą w sprawie powierzenia gminie Zawiszów przez gminę Czerwików na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Paragraf 2. Pierwsze. Zobowiązania wynikające z niniejszego porozumienia zostaną pokryte z dochodów budżetu gminy Zawiszów, części obejmującej dotacji celową oraz budżetu gminy Czerwików na warunkach opisanych w porozumieniu wskazanych w paragrafie 1. Chyba upoważnia się wójta gminy Zawiszów do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie 1. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 41/361/13 Rady Gminy Zawiszów 20 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Zawiszów a Gminą Czerwików w sprawie powierzenia Gminie Zawiszów przez Gminę Czerwików realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego do domu pomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Paragraf 4. Wykonanie
nie się uchwali, podwyższa się wójtowi gminy Zabierzu, paragraf 5, uchwała się dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie Państwo radnych o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk plus i podniesienie grupy. Jeśli przeciwnego zdania, przycisk minus. Dla wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosował 19 radnych obecnych na sali. W punkcie 11 jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Zabierzu a gminą Krzeszowice w sprawie powierzenia gminie Zabierzu przez gminę Krzeszowice realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt tej uchwały był opiniowany przez dwie komisje merytoryczne, a to jest Komisja Edukacji i Komisja Statutu. Również pozytywnie opiniuję. Dziękuję. Pan Przewodniczący Edward Dobrowa. Ja w Komisji w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Krzeszowice pozytywna, jednogłośnie za. Dziękuję. Czy pan zawarcia prawdopodobnie? Nie widzę, czytam. Uchwała Rady Gminy Zabierzu w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Zabierzu a gminą Krzeszowice w sprawie opuszczenia gminy Zabierzu przez gminę Krzeszowice realizacji zadania publicznego polegającego na utworzenie dużego środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie przywołanych komisji prawnej gminy Zabierzu uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Gmina Zabierzu postanawia wykonać zadanie publiczne w drodze typu działania z gminą Krzeszowice, które polega jedynie na utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. A zgodnie z ustępem pierwszym postanawia się zawrzeć porozumienie między gminą w sprawie porozumienia gminie Zabierzu przez gminę Krzeszowice na okres 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i wprowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Paragraf 2. Punkt pierwszy. Zobowiązania wynikające z niniejszych porozumienia zostaną pokryte z dochodów budżetu gminy Zabierzu w części obejmującej dotację celową oraz budżetu gminy Krzeszowice na warunkach opisanych w porozumieniu wskazanych w paragrafie pierwszym. 2. Upoważnia się wójta gminy Zabierzu.
obecności. Jeśli Państwo jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk plus i podnosić rękę do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, na wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję. Także ta uchwała została podjęta jednogłośnie przez 20 radnych obecnych na sali. I kolejnym punktem 13 jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Zawierzów a gminą Wielka Wieś w przedmiocie podniesienia gminie Zawierzów przez gminę Wielka. Wychodzimy z taką propozycją, żeby tą częstotliwość zwiększyć i jakby
uznaliśmy, że ten listopad i grudzień to już są martwe miesiące, a rzeczywiście no teraz obiektywnie patrząc, to tych liści jest dużo. Mam tylko świadomość. Ja będę rozmawiać z wykonawcami, żeby tak zaplanować, żeby ten ofiar, ostatni obrót, obrót 2.18 był w połowie grudnia. A później już zaplanujemy, żeby jeżeli te częstotliwości, że sprawdzi się to w terenie, to oczywiście będziemy to dostosowywać również listopad, żeby to co dać wygodnie. Dziękuję bardzo. Pani Doktor Gęsek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Pani Wójt, ja mam takie pytanie. W związku z uchwałą służbą zresztą Pana Radnego Stępnia. Czy, bo tak, no troszkę jesteśmy stawiani zawsze pod ścianą i też już na komisji właściwej, w której pracuję, zgłaszaliśmy ten problem i Paniom, które były obecne podczas opiniowania tego projektu, czy zapoznawania się z nim, czyli Pani Lidii Kuć i Pani Lud Niebielas, że no, w sytuacji takiej, kiedy my jako radni chcemy jakiekolwiek zmiany wprowadzić, no to właściwie nie możemy nic, bo jest to już zaopiniowane przez inspektora. I tutaj też byłoby właściwe, gdyby te projekty były przekazywane nam wcześniej, to znaczy miesiąc, prawda, czy dwa miesiące jakby przed uchwaleniem, czy po prostu miesiąc, nawet nie tydzień przed. To jest taki generalny wniosek, bo wówczas byłby czas, żeby ponownie zaopiniować. My oczywiście rozumiemy, że ten wymóg formalny jest, no ale w istocie no to bardzo ważna zmiana, natomiast nie można jej wprowadzić. Ale pytanie mam takie do prawnika, do pana skarbnika, bo oczywiście ten wywóz jest pochodną potem w budżecie i państwo też już zaplanowaliśmy kwoty. Czy była, znaczy będziemy uchwalać kwotę, ale czy byłaby taka oto możliwość, że dzisiaj uchwalimy taki regulamin, ponieważ wymaga tego chwila, bo państwo musi przetargi robić i to rozumiemy, natomiast w budżecie po prostu zapewnimy odpowiednie środki na ten jeszcze wywóz, a w trakcie roku również uzyskując po opinię inspektora sanitarnego, zmienimy po prostu ten regulamin wprowadzając poprawkę. Czy takie rozwiązanie byłoby możliwe? Bo może jest właśnie i wtedy no, wyjdziemy z tego cało wszyscy, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli odpowiedzieć, jeśli mogłabym jeszcze ja chciałam tutaj, odnosząc się do pierwszej części tutaj pytania pani radnej, poinformować, że myśmy złożyli do pani przewodniczącej 26 września pismo, bo ja wiedziałam, że jakby regulamin wymaga nie tylko naszej pracy, ale również, żeby odpowiednie komisje się nad tym podzieliły. I wystosowaliśmy pismo z prośbą o skierowanie do właściwej komisji Rady Gminy celem złożenia ewentualnych zagadnień, czy też sporządzenie przekazanie powyższych uwag. Prośbę to złożyliśmy również nadając datę, że najlepiej, żeby to był 31 października, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przed skierowaniem projektu pod obrady, a jeszcze przed opiniowaniem. Ja osobiście dobierałam tego tematu, bo wiedziałam, że regulamin zostanie skierowany na komisję statutową. Rozmawiałam z panem Edmundem Dobrową, kontaktowaliśmy się z biurem rady, również z prośbą, żeby tutaj pani Justyna interweniowała w tej sprawie. Nie, mało tego, wysłałam również na maila panu przewodniczącemu Dobrowi, po to właśnie, żeby jakieś ewentualne uwagi, opinie państwa spłynęły. Ale niestety nie mieliśmy tu żadnego odzewu. Ja z panem Edmundem ewentualnie konsultowaliśmy jeszcze pewne zapisy. Tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w regulaminie, oczywiście, że w ciągu roku można zmieniać pewne zapisy i te zapisy będą wprowadzone na sesję styczniową. Chodzi generalnie o dostosowanie zapisów, jeśli chodzi o zwierzęta, czy też doprecyzowanie pewnych zapisów. Tam państwo wie, bo mam dokładnie wynotowane, co wnosiliście na komisji statutowej. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby zmienić tutaj częstotliwości odbioru, bo my te specyfikacje, tak jak już państwu mówiłam, będziemy zamieszczać w WIP już teraz w grudniu. Dlaczego? Dlatego, że to są przetargi unijne, a w razie odwołań my też musimy mieć czas na to, aby te
odwołania i te procedury przeprowadzić po to, żeby później 1 kwietnia nie okazało się, że jesteśmy jako mieszkańcy bez odbioru. Więc to jest taka nasza daleko idąca ostrożność. Jeszcze raz Państwu powtarzam, że ten odbiór będzie co 2-tygodniowych odpadów bio. I ja będę rozmawiać z wykonawcą i tak te harmonogramy będziemy ustawiać, żeby ten grudzień, przynajmniej ta połowa grudnia przed świętami, bo zdaję sobie sprawę, jakie te rzeczy zagrały, będą rozebrane. Natomiast na rok 2018 zaproponujemy odbiór w listopadzie co 2 tygodnie. Bardzo. Pani Dorota Kęsek, pan Jacek Kosiera, pan Edwin Dąbrowa. Szanowni Państwo, no, ja nie uzyskałam odpowiedzi na zadane pytanie. Natomiast wie Pani co, Pani Kierownik, może uporządkujmy pewien stan. To znaczy tak, o ile mnie wiadomo, to komisje rady opiniują projekty przedkładane przez wójta, a taki projekt wpłynął dopiero po drugie, więc trudno jakby cokolwiek opiniować wcześniej, bo tego po prostu nie ma. Natomiast pani kierownik sama przed chwilą zauważyła, że w listopadzie te liście zalegają, czyli pani kierownik ten fakt był znany, więc trzeba było w projekcie wójta taką umieścić taki zapis. Natomiast ja bym nie chciała, żebyśmy się przepychali, bo to nie ma sensu, kto co powinien. Każdy powinien wiedzieć, co powinien. I jakby pani kierownik troszeczkę wchodzi tutaj, chciałaby pani ustawiać pracę rady i ja no chyba bym prosiła, żeby pani tego nie robiła. Natomiast powiem tak, proszę odpowiedzieć na pytanie, czy formalnie może pan prawnik zechce pomóc, bo tu chodzi tylko o to, żeby po prostu pomóc, bo my rozumiemy, że państwo musicie zrobić przetargi, rozumiemy, że potrzebna jest opinia, natomiast jeżeli radni są zgodni co do tego, że taką poprawkę należałoby wprowadzić, to proszę powiedzieć, czy bez ruszania tego regulaminu dzisiaj, czyli uchwalamy go bez zmian. Natomiast Państwo pomimo tego zapewniacie w kosztach, jakby zapewniacie pieniądze na wywóz jeszcze dodatkowy, a z kolei w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczacie, że ten wywóz ma być. Taka operacja, a potem robimy, nieważne czy w styczniu, czy w lutym, bo jeżeli będzie taka w specyfikacji uwaga, to Państwo możecie firma będzie wywoziła cały rok. I jeszcze jedna uwaga do Pani kierownik. Ja Panią nie do końca rozumiem, proszę wybaczyć, może dlatego, że się nie znam na temacie, ale jednego nie potrafię pojąć. Pani do nas mówi, że ten regulamin się nie może zmienić i dopiero na 2018, natomiast Pani mówi do nas tak, no ja porozmawiam z firmą, żeby to grudniowe i żeby wywiozła i coś tam. No proszę Państwa, no to jak się da nieformalnie, to się pewnie da formalnie. Ja bardzo proszę Pani prawniku, by Pan zechciał, bo po co przedłużać dyskusję? By Pan zechciał odpowiedzieć, czy to jest możliwe i wtedy naprawdę chyba wszystko będzie w porządku. Dziękuję. Dziękuję. Tak, żeby już uciąć te deklaracje, to moim zdaniem przepis akurat teraz w naszym koło nie znajdę, ale jest mi tak doskonale znane, że za to jest pamięci. Wójt między innymi wykonuje uchwały Rady Gminy. Uchwały, które już zawarły, a niektóre są dopiero planowane, czyli byśmy niestety byli w takim stanie prawdy, że albo się nie rozpisywało tego przetargu teraz do uchwalenia tej zmiany i wtedy po prostu słuchali na to, że to jest przetarg gminy, a są dłuższe terminowanie i tak dalej, nie zdążyliśmy go na przykład rozstrzygnąć w tych terminach, w których to musimy zrobić. Bo jakby po prostu wójt, a przy i też urząd gminy, który jest zwierzchnikiem, działa na podstawie uchwał już podjętych, czy po prostu albo się powstrzymamy jak tego działania wszelkiego czasu, jak tutaj zmiany, albo też po prostu przeprowadzimy to tak, jak proponuje pani kierownik. Tutaj jeszcze powiem tak, jeśli chodzi jeszcze o te jak gdyby założenia, tutaj pani radna ma rację, że po prostu komisja pracuje nad projektami uchwał. Proszę też zrozumieć taką kwestię, że jeśli państwo się przykłada jakieś założenia do uchwały i ta uchwała idzie do opiniowania, to organ opiniujący może po prostu dać tak, jak zalecenia, czy szczególnie jeśli to jest zgoda, którą uwzględniamy i to po prostu nie będzie państwa ostatecznym jak gdyby przedmiotem pracy. Więc po prostu informujemy państwa jak najszybciej. Natomiast z tego co wiem, bo ja też mijam pracę nad uchwałą, to po prostu w momencie, jak mieliśmy tylko opinię, nie mieliśmy ich jeszcze na piśmie, nie mieliśmy je
regulaminu wprowadzić zmianę skutkującą wywozem od 2017, to ten wniosek przecież, ponieważ jesteśmy organem kolegialnym, będzie w istocie uchwały. Czyli jeśli ją podejmiemy, to pani wójt będzie zobowiązana wykonać tę uchwałę, czyli wprowadzić do SMID-u taki zapis i dokonać od stycznia, że od tego, kiedy dla państwa chcecie, bo to listopada daleko, zmiany w regulaminie, opiniując ją wcześniej. Tak? Czy pan chciałby mi to powiedzieć? Czy gdyby taki wniosek odrzucił dla tego, a i rada go zaakceptowała, czy pani wójt będzie wówczas zobowiązana do zmiany, że powstanie uchwała, tak? No, my... Proszę tak, tylko kwestia taka, jeśli uchwała powstanie z ewidentnym pogwałceniem procedury uchwały, każda zmiana elektroniczna, nie zmiana jakby czysto formalna, tylko zmiana elektroniczna musi być opiniowana. To jest po prostu wymóg. Ta opinia nie jest wiążąca, ale musi być po prostu spełniona, spełniający wymóg, że po prostu organ opiniodawczy musi się wypowiedzieć, ona gdzieś się wypowiada pozytywnie, że o tym należy, nie, ale musi się wypowiedzieć. To w takim przypadku podjęcia takiej uchwały, ta uchwała formalnie będzie obowiązywać, ale pani wójt, wykonując jak gdyby tą uchwałę, będzie miała świadomość, że ta uchwała została wydana z badania. W związku z tym w mojej opinii, żeby uniknąć ewentualnej po prostu odpowiedzialności urzędniczej, mogłaby się powstrzymać od wykonania. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Rozera, a potem pan Edmund Dąbrowa. Proszę. Szanowni Państwo, ja zapytam się tak, pani kierownik Adeli Kucharskiej, a dlaczego te uchwały i o tym regulaminie utrzymania czystości i ta druga przypadek szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług nie trafiły przed zaopiniowaniem do komisji. No bo teraz, jeśli inspektor zaopiniował, to już jest jak gdyby od nowa procedura, prawda? No to się znowu będzie ciągło. Nie wiem, jestem w tej komisji, co pan dokonał z przewodniczącym, jak czegoś nie zobaczył, ale ja mówi pan o jakimś piśmie, nie wiem, jakie pismo trafiło, czy to mówi. To by rzeczywiście te projekty uchwały, jakieś pismo informujące, to znaczy się coś ustalali. Słyszałem z panem Dąbrową jakieś zapisy, czyli pan Dąbrowa coś wiedział, bo to tak nie może być, żeby sobie ustalać zapisy z przewodniczącym, jak wpisuje do całej komisji. Nie wiem, może celowo pan przewodniczący robi, bo sobie tam po swojemu zapisy robione. Nie wiem, o co chodzi, ale chodzi o to, żeby było bardzo zrozumiane. Główna sprawa. Panie Przewodniczący, za chwilę, że ma Pan głos. Będzie Pan za chwilę mówił, że Pan powstał z Panem Kierownikiem odnośnie tego. Zobaczymy. Ale chodzi o to, czy to może, chodzi o to, dlaczego to nie trafiło przed zaopiniowaniem przez inspektora sanitarnego. To jest moje główne pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę uczynić. Pani Przewodnicząca, kwestii formalnej, jak Pani Kierownik zacznie wyjaśniać, będzie dalej zabęd. Ja muszę wyjaśnić, czy mogę? To bardzo proszę, bardzo proszę. Bo po prostu, tak. Szanowni Państwo, zostały pomieszane dwie uchwały, dwa projekty uchwały. Jest rozmowa o dwóch zaraz. Nagle mówimy o regulaminie utrzymania czystości i o odbieraniu odpadów. Ja pragnę przypomnieć, że myśmy kiedyś te dwie uchwały na komisji w lipcu opiniowali. I wówczas też była mowa, że one są zaopiniowane przez tego powiatowego inspektora i tak dalej i nic nie można zrobić. I wówczas w protokole myśmy tam ujęli pewne zapisy. I właśnie na bazie tych zapisów rozmawiałem z panią kierownik Kucharską. To było w lipcu. To było w lipcu. I teraz pod koniec września pani Kucharska dała, że możemy w regulaminie jeszcze jakieś zrobić zmiany, ale tylko w regulaminie, nie o tych odpadach. O odpadach nie mieliśmy żadnej informacji od pani Kucharskiej. Tutaj mam pismo podpisane. I teraz co się dzieje dalej? Mówię, te dwie rzeczy zostały tutaj pomieszane przez uczestników tej dyskusji. Nie było żadnych, tak jak mówię, pism skierowanych do komisji w sprawie odpadów, w sprawie regulaminu, tak. Teraz dalej, następna kwestia. Pomimo, że pewne rzeczy, też już muszę niestety powiedzieć teraz, bo były tak zamieszane. Pomimo, że pewne rzeczy w protokole były, to i tak nie znalazły się w regulaminie.
gdy przyszły panie z wydziału, to mówiły, że nie dostały i tak dalej. Gdy przy mnie, gdy siedziały przy pani kucharskiej, jedna z pani odbierała. No więc nie chodzi o to, żeby zwalać jeden dla drugiego, ale to po prostu tak to wygląda naprawdę, nie? I chciałbym, żebyśmy rozdzielili te dwie sprawy, bo czym innym jest regulamin, czym innym jest ten odbiór odpadów. Ja tylko tak w kwestii wyjaśnienia. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jedno słowo. Ja powiedziałem o tych obydwu uchwałach dlatego, że dla obydwu uchwał są postanowienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Dlatego powiedziałem, bo za chwilę będziemy mówić o drugiej i nie ma się co powtarzać. Chodzi o te obydwie uchwały, ponieważ jest taka sama sytuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówiłem do kolegi radnego Jacka, tylko pierwsza pani Kucharska zaczęła tak jakoś powiedziała, że tak, aby już poszło i wszyscy już tak do dwóch się odnosili, nawet nie wiedzą, że się odnoszą do dwóch. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w przedmiotowej uchwale? Nie, szanowni. Pan wiceprzewodniczący Andrzej Radczyk. Wysoka Rada, ja ogólnie to jestem przeciwny temu odbieraniu, bo ja widzę, że wszyscy się napalili na odbiera. Odpady są moje i ja sobie ja nie daję w ogóle kompletnie nie korzystam z tego. Dla ciebie Państwo tam czy ale kończę. A no nie tego. I chciałbym również tak do końca wiedzieć, że mamy teraz listopad i do któregoś grudnia chcę wiedzieć, ileśmy wzięli za śmieci, jaki mamy deficyt w tym, czy ktoś na ten czuwa tak do końca, że nagle skończyły się pieniądze na śmieci i koniec, nie wywozimy w ogóle tych śmieci. Przez pierwszy kwartał w ogóle nie bierzmy, bo nie mamy kasy. Mamy się pokryć ruch, a my chcemy rozszerzać piątek, czwartek, listopad, grudzień, styczeń, luty, a styczeń przecież z choinek będzie tyle różnych rzeczy i trzeba je wywieźć. To co, gdzie jest ten regulamin? Nie ma. Druga sprawa. Ja nie wiem, czy liczymy tutaj na urzędników, którzy mamy ich zapłacić za śmieci, to co ludzie płacą. Latem wychodziło, że za 4 zł możemy wywieźć śmieci. 4 zł to jest kupa pieniędzy od jednego i to ma wystarczyć. Razem 7,50 podejrzewam, że dopłacamy do tego internetu. Każdy chce mu wywieźć od A do Z. I wreszcie sprawa tego opiniowania. No to po co wy opiniujecie, jak macie nic do gadania? No nie, no pytanie do was jest takie i do mnie tak samo. No, głosujemy i guzik mnie to obchodzi. I pani po to jest kierownikiem i niech sobie załatwia sprawę. Co mnie to obchodzi? Ja dostaję opiniować, powiedzmy, bo ja się na tym jak mi za bardzo nie doktoryzowałem, ale dostaję coś opiniować i ja mogę nie opiniować. Widzicie Państwo, to jest coś takiego, jest większa sprawa, bardzo zadowolenia przestrzennego. To jest to samo. Jak przegłosujecie, to idzie do ministerstwa i leży rąk. Wy wtedy. Tam jest gorsza jakby sprawa. Natomiast tutaj, co nam zrobi ten inspektor, czy kto nam co zrobi, jak tu Wysoka Rada przegłosuje w swoim regulaminie, że chce tak i tak, to kto co ma zrobić? Bo to musi prawnik jeszcze nie ma tutaj Mikołaja, bo my to nazwał może albo jakiś inny doświadczony prawnik, nie umując panu. Jak to wygląda prawnie, że ja jestem radnym, który mogę prawie że wszystko, bo możemy złą uchwałę zrobić. Nie zgodną z prawem polskim. Ale od tego jest nadzór i wcześniej jest prawnik, który powie, że nie idzie nadzór do Urzędu Wojewódzkiego i tam ci nam odrzucają, bo możemy zrobili nie tak jak trzeba. Ja się mimo jakichś różnych no nie chcę dalej mówić, bo już za dużo powiedział. Natomiast chcę tylko powiedzieć tyle, że mnie to nie interesuje, czy wtedy się pani, czy prawnik, czy pani, czy pani Bielasowa, czy inni będą się migać z tym. Mnie to nie interesuje. Ja, jak chcecie grudzień to grudzień, jak chcecie styczeń to te drzewka, żeby ludzie, zobaczcie, taka na miejscu. Czytam ci koledzy, co teraz rządzą, to od razu 500 plus chcecie, macie 500, chcecie pod renty, macie. Co jeszcze tego? Lekarstwa macie? Proszki nie weźmy te skrzyżę na ratownicę, a ludzie używają na przestrzeni. Możecie głosować, nie bójcie się, bardziej się zachować.
to jest jeden, jeden już jest dobra, a poniżej jest odnośnie tego uchwały. Zastąpienie zapisu paragrafu 6.1 punkt 2. Ja tego cytować w całości nie będę. Na koniec tego jest w stosunku do ilości określonej w ustępie 1 zastępujemy zapisem w stosunku do ilości określonej w punkcie 1. Pamiętam z tekstu jednolitego, to jest taka kosmetyczna zmiana. To przywrócimy, szanowni państwo, mam tą poprawkę. Ten wreszcie, którą podała pani Aneta Kucharska. Jesteśmy gotowi do tego, czy pani dodała wniosek? Ja tylko chciałam zapytać, co na to inspektor sanitarny. Trzeba opiniować, czy nie trzeba? Taką ja bym też chciała się zgodzić z prawem, proszę państwa. Dziękuję. Formalne, proszę. Nie jest to merytoryczne. Merytoryczna ustępka. Przekłosujmy, szanowni państwo, tą autopoprawkę. Proszę uprzejmie was radnych o wciśnięcie przycisku obecności. Jeśli państwo jesteście za przyjęciem autopoprawki, proszę wcisnąć plus i podnieść rękę do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, na wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała została. Poprawka została przyjęta. Szanowni państwo, ja pozwalam sobie znacznie skrócić odczytanie, bo to jest dosyć jednak obszerny treść tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Zawierzchu w sprawie zmiany uchwały nr 20209 przez 16 Rady Gminy Zawierzchu 23 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opłatów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i za gospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy Zawierzchu uchwala, co następuje. I tutaj w paragrafie pierwszym uchwale nr 20 przez 209 przez 16 Rady Gminy Zawierzchu 23 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany. I tutaj się wymienia te zmiany. I paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zawierzchu. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 roku. Dwa, treść uchwały polega na ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Zawierzchu. Przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie państwa radnych o przyciśnięcie przycisku obecności. Jeśli jesteście za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk plus i podnieść rękę do góry. Jeśli przeciwnego zdania minus, na wstrzymujących się od głosu przycisk X. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 18 radnych przy jednym wstrzymującym się od głosu. Tyle sprawy sądowe. Proszę państwa, jeszcze
Krajówka, jednocześnie miejsce centralne Zabierzu, Kominy, Zwierów, nie tylko Zwierów, tak samo zimowanych. Proszę Państwa, do dzisiaj są jeszcze pobierane są badania, są robione. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, jak to wyglądało. No, mniej więcej mam wyniki z około 10 dni, bo te pomiary były robione od 14 listopada. Norma wynosi średnio dobowa. Norma wynosi 50 mg na metr sześcienny, zawieszony do 10. 14 listopada średnio dobowe stężenie wniosło 160 mg na metr sześcienny. 15, tylko z każdego dnia Państwu podamy średnio dobowe stężenie. 15 listopad 242 mg na metr sześcienny. 16, 115 mg na metr sześcienny. 17, tutaj akurat nie mamy z tego dnia, ponieważ w tym dniu była prawie po pomierza wszystkich zawodzi, więc od tej podano wozić średnie stężenie. 18, 129 mg na metr sześcienny. 19, 140 mg na metr sześcienny. 20 listopada 73 mg na metr sześcienny. Przypomnę, że średnia 50. 21 listopada. Mikrogramy, przepraszam, na metr sześcienny. 21 listopada 49. 22 listopada 79. 23 listopada 182. Nie mamy jeszcze z tych dwóch dni, nie mamy z wczoraj informacji, jeszcze nie mamy z dzisiejszego dnia, bo jeszcze pomiary są robione. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z profesorem Malarem, z kogo zamierzamy jeszcze postawić w jednym miejscu w najbliższym czasie. W najbliższym czasie na rynku zawierzonym, mobilną stację monitorową. To nie mamy jeszcze teatru, bo tutaj to jest jak do ustalenia i do jakiejś decyzji polskiego alarmu smogowego. I spróbujemy tutaj zbadać to postężenie opróbu. Natomiast no, jakby niezależnie jakby od postawienia tej mobilnej stacji, będę tutaj Państwa prosiła o przeznaczenie dodatkowych środków na zakup pyłomierzy do wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy. Mamy 23, więc zamierzamy zakupić, jeżeli oczywiście Państwo takie środki przeznaczycie w budżecie gminy. Będziemy mogli badać stężenie pyłu cały czas, na przykład dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, jeśli można, ja już kończę. Bardzo Państwa proszę, bo my, jak Państwo wiecie, prowadzimy akcję wymiany pieniędzy już od dłuższego czasu. W tej chwili te wnioski, które były składane w programu ochrony są w Wojewódzkim Funduszu. W tej chwili rozpatrujemy złożone wnioski. No i to niestety trwa, no, ale to jakby jest niezależne od nas. Może wcale się tak łatwo nie spokojnie. Nie wiadomo, czy będą na przyszły rok dotacje. Tak, przypomnę tylko, że raczej się bardzo mocno o dotacje wojewódzkie, bo w trakcie naszego naboru zmniejszą dotacje z 50-30%. Walczyliśmy bardzo mocno. Dotacja została przywrócona 50%. Natomiast co do następnego roku, już mi się o pożyczka. Nie wiem, jak nic się ostatecznie podejmie wojewódzki fundusz, ale być może było warto na przykład wziąć jakąś rezolucję tego wojewódzkiego funduszu, żeby jednak była to dalej dotacja, a nie pożyczka dla mieszkańców, bo wiadomo, że to będzie zupełnie inne zainteresowanie. Więc tutaj bardzo Państwa proszę o przemyślenie, bo wydaje mi się, że dość szybko warto taką decyzję w formie rezolucji wypowiąć. Mówi się też, że wojewódzki fundusz może przyznawać albo pożyczkę, albo zmniejszą dotację na 30%, ale bardziej w tej chwili mówi się w tej chwili o pożyczkach. Więc jak to jedna sprawa, to jakby zależnie, będziemy za chwilę ogłaszać kolejny nabór.
planu mieszkańskim najpierw dostali się do mnie dodatek, bo dodatek już wyszedł do mieszkańców. Apelujemy i Państwa również apelować, bo ja apeluję, bardzo Państwa proszę o włączenie się o to, żeby mieszkańcy nie spadali do tego, co nie trzeba, tak powiem, swoich piecach, bo wiadomo, skąd się to zanieczyszczenie naszego powietrza bierze. Apelujcie Państwo również o to, żeby jednak te piece, tak powiem, były wymieniane. Bardzo Państwa tutaj proszę o włączenie się, bo nasz wspólny problem. Bo zobaczmy, że dotyczy samej gminy, czy tylko samego Zawierzowa. Zobaczmy, jak będą wykroczenia w innych miejscowościach, bo to będziemy te problemy przemontować, po to, żebyście właśnie Państwo wiedzieli, jak sytuacja wygląda na Sołecku. Bardzo Państwa proszę również o przekazywanie do urzędu gminy na funkcję, że Państwo zobaczycie no, jakiś dym, który będzie niekoniecznie tak powiem, takim dymem, jaki powinien wypływać z komina. Proszę Państwa o dzwonienie na policję. Rozmawiałam z komendantem policji. On będzie reagował na każde zgłoszenie. My również będziemy informacje takie przekazywać na policję, że będziemy nie posiadać. Bo zdarzają się do nas telefony od mieszkańców, którzy tutaj na bieżąco reagujemy. Powiem, że to dotyczy zarówno firm, jak i indywidualnych mieszkańców. Te telefony. My, jeżeli są telefony do szansy firm, przekazujemy teraz informacje do wojewódzkiego funduszu, do wojewódzkiego funduszu środowiska. Ona możliwość nałożenia mandatu. Proszę Państwa, jeśli można jeszcze chwilę, naprawdę to jest bardzo ważne. Ja naprawdę przeszkadzam do z Państwa, jeżeli tutaj zabieracie głos, więc ustawa jest na prawie dość wysoka. Rozmawiałam z tradycją, o której wspomniałam, i pan komendant będzie na bieżąco reagował na te telefony. Wspomniałam o firmach, bo część telefonów dotyczy firm. Wojewódzki inspektor środowiska może nakładać mandaty. My przekazujemy każdorazowo informację, że tylko dyskutujemy o tym, że na przykład firma pani, nie wiem, stolarnie paru, tak, telefony stolarnie paru, drewnem, się w swoich kominach. Dalej. Będziemy informować mieszkańców o kolejnych możliwościach wymiany wiedzy.
współpracuję z Wielkopolską Polską.